24 lekcje fitnessu na trzech salach, niesamowita atmosfera oraz zapoznanie z nowymi trendami fitness. Tego wszystkiego doświadczyć mogli w sobotę zwolennicy ruchu, zapisując się na konwencję sportową, która odbyła się w stacji Nowa Gdynia. Bata Piechota. To była już 8. edycja SNG Spring Fitness Festival. Uczestniczyło w niej kilkaset osób z całej Polski. Podczas imprezy można było wspaniale się pobawić oraz zapoznać z najnowszymi trendami fitness. Mieliśmy moment, kiedy ogromną popularnością cieszyły się zajęcia typu dance. Mieliśmy czas, kiedy to step był na topie. Teraz jest generalnie tendencja do tego, aby rzeczywiście zająć się treningiem funkcjonalnym. Zajęcia prowadzone były przez zagranicznych gości oraz wielu polskich instruktorów, którzy przekonują innych do rozpoczęcia swej przygody z fitnessem. Nie jest tylko aktywnością fizyczną, ale jest również dla wielu ludzi sposobem na życie, na to, żeby się po prostu wyzbyć jakichś tak przykrych jakichś doświadczeń, czy jakichś przykrych emocji, także jest to super sprawa. Paulina Leszczyńska od dawna preferuje aktywne spędzanie wolnego czasu. Takiej imprezy nie mogła więc przegapić. Na początku był taniec, potem chwila przerwy i w związku z tym, że zawsze byłam osobą aktywną, zaczęłam szukać różnych form aktywności i właśnie tak trafiłam do początkującej grupy fitness. Potem to się zaczęło rozwijać. Wśród innowacyjnych form fitnessu każdy znajdzie coś dla siebie, biorąc pod uwagę stan zdrowia, wiek. Podczas konwencji prezentowano najnowsze przyrządy do ćwiczeń. To jest właśnie Flowin, zupełna nowość w Polsce. To jest forma treningu funkcjonalnego. Ćwiczymy tylko i wyłącznie z wagą własnego ciała, bez żadnych dodatkowych obciążeń, bez obciążania stawów. Super trening, ale na razie bardzo mało znany w Polsce i właśnie jesteśmy po to, żeby go tutaj propagować. Uprawianie sportu to nie tylko spalanie kalorii, to także radość. Jesteśmy szczęśliwsi, co ćwiczymy, jak najbardziej. Ja to mówię tak, jak po prostu czuję, tak jak mówią moi klienci, także przychodzą na zajęcia też po to, żeby po prostu być szczęśliwi. Jest bardzo duża wytrzymałość. Chęć życia, przede wszystkim bardzo dużo pozytywnych endorfin wytwarza się, także polecam wszystkim. Prowadzący zajęcia zademonstrowali nie tylko swoją wspaniałą kondycję, ale i prawidłowe podejście do ćwiczących. Kontakt z grupą jest istotny, wie to każdy dobry instruktor. Jest to bardzo ważne, żeby mieć dobry kontakt, żeby patrzeć na to, jaka jest grupa, czego od nas wymaga i jak najbardziej, żeby zajęcia to była dobra zabawa, tak? a nie stres. O tym, jak budować relacje między instruktorem a grupą, można było posłuchać na wykładach. Specjaliści udzielali także porad dotyczących prawidłowego odżywiania. Oprócz wysiłku fizycznego, który generuje różne procesy, które niekontrolowane będą wpływać niekorzystnie na organizm, to wtedy z pomocą przychodzi dieta, która uzupełnia niedobory różnych substancji, ale również pomaga jakby w osiągnięciu lepszych efektów i założonych celów treningowych. Na sport i właściwą dietę nigdy nie jest za późno. Warto więc uczcić nadejście wiosny i zmienić swój dotychczasowy styl życia.